Jeśli możemy czegokolwiek być pewni, to tego, że czas płynie tylko w jedną stronę, prawda? Taki był zresztą przeważający pogląd, dopóki moja mentorka Ellen Langer nie dowiodła, że teza ta jest błędna. Cześć, chciałbym sięgnąć do bardzo takiej słonecznej książki. Pozwólcie, że wskoczę w słuchawki, już mam przygotowaną w naszej pomarańczowej teczce. Książkę napisaną dekadę temu, ale wydaną zupełnie niedawno, po raz pierwszy chyba w języku polskim przez Studio MK, MK. książka Shona Eichhauera pod tytułem Przewaga szczęścia. Powszechne przekonanie jest takie, że kiedy osiągniemy sukces w życiu, uda nam się tak, zrobić karierę, zarobić pieniądze, zbudować rodzinę i tak dalej, to będziemy szczęśliwi. Tymczasem ta książka mówi o tym, że jest dokładnie odwrotnie. Żebyśmy osiągnęli sukcesy, o jakie nam chodzi, to najpierw musimy być szczęśliwi. Ta książka mówi o tym, jak wielki wpływ mamy na to, na to swoje szczęście. I to jest znowu książka o tym, jak możemy sterować swoim umysłem. Mnie ten temat fascynuje, i dlatego chciałem Wam dzisiaj przeczytać taki fragment, który mnie zaszokował wręcz. Nosi on tytuł. Cofając zegar, posłuchajcie: Jeśli możemy czegokolwiek być pewni, to tego, że czas płynie tylko w jedną stronę, prawda? Taki był zresztą przeważający pogląd, dopóki moja mentorka Ellen Langer nie dowiodła, że teza ta jest błędna, a wszystko jednym wspaniałym posunięciem. W 1979 roku Langer zaprojektowała tygodniowy eksperyment przeprowadzany na grupie 75-letnich mężczyzn. Uczestnicy eksperymentu znali niewiele jego szczegółów, mało wiedzieli o jego celu jedynie to, że przez tydzień będą odcięci od świata i nie mogą ze sobą zabrać zdjęć, gazet, czasopism czy książek z datą wydania po 1959 roku. Roku, czyli 20 lat wcześniej. Kiedy przybyli na miejsce, zostali zgromadzeni w sali, gdzie poproszono ich, by przez kolejny tydzień udawali, że jest rok 1959. Wszyscy 75-latkowie mieli wtedy zaledwie 55 lat. Aby uwiarygodnić ten scenariusz, mieli się ubierać i zachowywać tak jak w owym roku, dostali dowody ze zdjęciami, które zrobiono im, gdy byli po 50. Przez tydzień mieli rozmawiać o prezydenturze Eisenhowera i innych wydarzeniach z ich życia, które miały miejsce 20 lat wcześniej. Niektórzy zaczęli mówić o swojej dawnej pracy w czasie teraźniejszym, jakby nigdy nie, przes nie przeszli na emeryturę. Udostępniono im wydania czasopism Life i Saturday Evening Post z 1959 roku. Krótko mówiąc, wszystko zostało zaprojektowane tak, aby patrzyli na świat oczami kogoś, kto ma 55 lat. Langer w nieco przewrotny sposób podchodzi do psychologii. Przez niemal 40 lat kwestionowała oczekiwania społeczności naukowej w często zaskakujący sposób. Zgodnie z oczekiwaniami, w tym przypadku postawiła naprawdę odważną hipotezę. Chciała dowieść, że nasza konstrukcja umysłowa, nasze pojęcie o sobie samych, ma bezpośredni wpływ na proces fizycznego starzenia się. Langer używała innego słownictwa, ale jej argumentacja sprowadzała się do tego, że przesuwając punkt podparcia oraz dźwignię w sytuacji tych 75-latków, powinna móc zmienić obiektywną, w cudzysłowie, rzeczywistość dotyczącą ich wieku. I tak się właśnie stało. Przed wyjazdem panowie zostali zbadani w każdym aspekcie, który, jak zakładamy, pogarsza się z wiekiem: siły fizycznej, postawy, funkcji poznawczych oraz pamięci krótkotrwałej. Po wyjeździe, większość mężczyzn uzyskała lepsze wyniki w każdej z tych kategorii. Stali się o wiele bardziej elastyczni, poprawiła się ich postawa, a siła ich rąk w znacznym stopniu się zwiększyła. Wzrok poprawił się im przeciętnie o niemal 10%, podobnie jak wyniki osiągane w testach sprawdzających pamięć. W przypadku ponad połowy badanych poprawiła się również inteligencja, od dawna uważana za cechę, która przestaje się zmieniać po okresie dojrzewania. Zmienił się nawet ich wygląd. Przypadkowym osobom, które nie miały żadnych informacji o przeprowadzonym eksperymencie, pokazano zdjęcia mężczyzn przed i po wyjeździe z prośbą, by oceniły ich wiek. W oparciu o te obiektywne oceny, mężczyźni wyglądali średnio 3 lata młodziej niż przed eksperymentem. Wyniki te. Kłóciły się z całą dotychczasową wiedzą o fizjologii i starzeniu się, odsłaniając nowe przesłanki dotyczące kształtowania rzeczywistości przez nasze nastawienie. Nasza zewnętrzna rzeczywistość jest znacznie bardziej plastyczna niż wielu z nas sądzi i znacznie bardziej zależna od obserwatora. Z odpowiednim nastawieniem, nasz potencjał do dyktowania tej rzeczywistości, a zatem i rezultatów naszych działań. Rośnie wykładniczo. Wow! Dla mnie wspaniałe odkrycie. Jak wiele zależy od naszego nastawienia. A Sean Aker, który skończył Harvard i pracował tam jako asystent, jest dzisiaj takim uznanym autorytetem w dziedzinie pozytywnego myślenia. Jest też autorem słynnego już wystąpienia na konferencji TED. Jego wystąpienie jest w pierwszej dwudziestce piątce najczęściej oglądanych wystąpień z TED-u właśnie na temat pozytywnego nastawienia. Napisał książki, które są bestsellerami, co pokazuje, jak wielką mamy potrzebę pozytywnego myślenia. Książka świetnie napisana. Dużo ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć. Na pewno będziemy do niej wracać, bo mam pozaznaczanych już kilka fragmentów. A jeszcze nie skończyłem czytać tej książki. Polecam serdecznie. Mam nadzieję, że na ten weekend nastroiłem Was pozytywnie. Poprzez to, jak podchodzimy do siebie, do swojego świata, możemy, widzicie, nawet cofać zegar. Spróbuj, czy i Tobie się uda. Do usłyszenia i zobaczenia. Na razie, cześć.